Czytamy mało, czytamy niechętnie i czytamy za rzadko. Zamiast książki wolimy internet, gry komputerowe, ewentualnie wyjście do restauracji. Tłumaczymy się brakiem czasu, ale przede wszystkim wysoką ceną książek. I o ile książki nie należą do najtańszych produktów, o tyle my w Poznaniu tak tłumaczyć się już nie możemy. W sobotę ruszyły miejskie regały książkowe. Zasady użytkowania tych nowych mebli tłumaczy Elżbieta Bednarek z Biblioteki Raczyńskich. Wymiany między sobą książek, które się przeczytało, sięgnąć po tą, która jest interesująca. Można przysiąść na ławeczce, wziąć książkę na chwilę, poczytać, zobaczyć, może się spodoba. Wtedy można ją wziąć do domu, przynieść inną swoją. Pojawienie się regałów miejskich to efekt konkursu Centrum Warte Poznania. Dzięki inicjatywie poznańskiego magistratu już możemy korzystać z 4 regałów pełnych książek. Przez te 2 dni było olbrzymie zainteresowanie, bo bardzo zmienił się skład książek. Jest taki lekki chaos, ale on chyba też jest zaplanowany. Kilka osób przyszło z książkami, wzięło co im odpowiadało, zostawili swoje przeczytane już książki. Regały różnią się między sobą zawartością półek, ale też kształtem i stylizacją. Nawiązuje swoją stylistyką trochę do naszej fasady, naszego budynku, tak? Do tych telewizorków, które mamy też przed arsenałem. Stylistyka tego placu jakby narzucała pewne rozwiązania. Charakter, elewacja budynku również prosiła się o jakieś takie nawiązania do dawnych czasów. Biblioteczka babcina też nam się chyba wszystkim dobrze kojarzy. Miejskie regały książkowe stanęły w 4 punktach miasta. Oprócz Biblioteki Raczyńskich i Galerii Arsenał, swoje regały ma także Centrum Kultury Zamek i Teatr Polski. Korzystać można z nich codziennie w godzinach otwarcia danej instytucji. Stał w sobotę na otwarciu, był też przez cały dzień wczoraj, kiedy mieliśmy galerię otwartą. Dzisiaj jeszcze robimy porządki i tak się ogarniamy z tym wszystkim, bo czekamy też jeszcze na plakaty. I od jutra już codziennie od 8 do 19, tak jak galeria jest otwarta, on tutaj przed wejściem do Arsenału będzie stał i będzie można korzystać z niego i te książki przynosić, zabierać, wypożyczać. 4 regały to nie koniec akcji. Jak zapowiadają urzędnicy, już wkrótce liczba takich mebli ma się zwiększyć. Choć tak naprawdę wszystko zależy od nas samych i naszego czytelnictwa.